Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, tak jak co miesiąc, będzie porcja kosmetyków koreańskich. Być może tych nowości nie będzie aż tak bardzo dużo, przynajmniej z takiego z mojego punktu widzenia, bo zazwyczaj omawiam dla Was bardzo dużo nowości, ale przypomnę Wam też hity, które ponownie pojawiły się na stronie i myślę, że no warto je przypomnieć, bo tak jak Wam obiecywałam w kilku filmach, jeżeli one wrócą, to na pewno będę chciała Wam je przypomnieć. Także dzisiaj film podzieliłam sobie na dwie części. W pierwszej części będą nowości, a w drugiej przypomnę Wam koreańskie hity. Być może już je zapomniałyście. Jeżeli w ogóle tematyka kosmetyków koreańskich Was interesuje, to serdecznie zapraszam oczywiście do playlist. Tutaj znajdziecie je na kanale. Na głównej stronie jest taka playlista właśnie kosmetyki azjatyckie, koreańskie. Tam sobie możecie zobaczyć głównie pielęgnację, ale też pokazuję makijaż. Na przykład dzisiaj mój makijaż to są kosmetyki koreańskie. Tutaj przypomnę jeden doskonały podkład, dlatego że zmieniłam kolor, bo już tak mam opalone ręce przez ostatnie kilka dni, że musiałam zmienić kolor na inny i też o tym kolorze dzisiaj Wam chciałam powiedzieć. Także jeżeli kosmetyki koreańskie są Waszą miłością, tak samo jak moją, chcecie posłuchać trochę o pielęgnacji, szczególnie o pielęgnacji, która będzie bardzo dobra również na lato, również na wiosnę, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. I myślę, że zacznę dzisiaj od oczyszczania skóry, dlatego że mam zupełnie nowe produkty. I głównie tu właśnie dzisiaj będą nowości z jednej marki. Ostatnio jest jej całkiem sporo u mnie na kanale. Naprawdę jest to dobra marka, przede wszystkim dlatego, że jest to marka stworzona znowu do skór bardzo wrażliwych, delikatnych, być może podrażnionych, ale tak jak to w przypadku pielęgnacji, w każdym wieku. Tutaj czasami dostaję pytania, czy te kosmetyki to są kosmetyki tylko dla osób młodych, czy możesz pokazać coś dla skór dojrzałych. Oczywiście możecie stosować je w każdym wieku. Także zacznę sobie od marki, którą ostatnio bardzo polubiłam, tak jak wiecie, Zakuszyn, i jest to Viti Cosmetics. I tu trzymam taką olbrzymią butlę, tu jest 500 ml aż oczyszczającej takiej wody. Właściwie nie wiem, czy mogę nazwać ten kosmetyk płynem micelarnym. Raczej nie, dlatego że tu jest tyle składników aktywnych, że w zasadzie jest to bardziej, tak jak w kosmetykach koreańskich, woda oczyszczająca skórę. Oczywiście używacie jej do demakijażu. Ja zazwyczaj robię tak, tutaj zaraz przypomnę kolejny krok, właściwie to krok, który jest dla mnie pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry. Bo tak jak mówiłam, z Viti pojawiły się różne nowości, jeżeli chodzi o oczyszczanie, więc takim pierwszym naszym krokiem powinno być zmycie filtrów i zmycie bardzo dogłębne makijażu. I na przykład były robione badania, zwyczajnie kamerą podczerwoną sprawdzano, które kosmetyki najlepiej działają, jeżeli chodzi o oczyszczanie wysokich filtrów, ale w ogóle filtrów z twarzy, czyli jeżeli nosicie kremy BB, jeżeli nosicie kremy CC, jeżeli używacie filtrów na co dzień, mam nadzieję, to musicie je dobrze ze skóry wymyć. I jeżeli ktoś mył skórę tylko żelem i zmywał później płynem micelarnym, to resztki tego filtra po prostu zostawały na skórze i to było dokładnie widać w tej kamerze podczerwonej. Natomiast doskonale wymywają wszelakie tłuszcze, czy też olejki, balsamy, tego typu filtry, więc najlepiej mieć jest tego typu kosmetyk. Tak jak wiecie, ja najbardziej lubię kosmetyki typu balsam do makijażu. Nie wiem, po prostu od lat używam marki Heimish, jeżeli chodzi o tego typu kosmetyk, ale też muszę powiedzieć, że zdradziłam Heimisha z tym balsamem przez ostatnie kilka tygodni. Używałam go również do zmywania samego filtra ze skóry, bo częściej noszę jednak pielęgnację niż makijaż, także on również do tego się bardzo dobrze nadaje, ale jest doskonałym kosmetykiem do demakijażu. Najpierw może zacznę od płynu micelarnego, bo tego zaczęłam, właściwie tak jak mówiłam, od wody oczyszczającej. Ta linia też będzie tutaj miała bardzo podobny skład. To jest linia, z której widziałyście już inne kosmetyki. Jest to linia z ciką, dlatego tu jest tygrys. I może pamiętacie moje rozdanie, które dla Was zrobiłam, tam właśnie było pytanie, dlaczego na tych kosmetykach jest tygrys, dlatego że cika, czy też centella azjatyka jest nazwana również trawą tygrysią. No i tutaj ten ekstrakt, już wiele razy o tym słyszałyście ode mnie, że ma właściwości przeciwzapalne, gojące, wyciszające skórę. Myślę, że to w każdym wieku i przy każdym typie skóry się przydaje. Zmniejsza wrażliwość skóry, zmniejsza obrzęk, co też jest, myślę, fajne przy rozgrzanej skórze latem, czy też przy dużym nasłonecznieniu. I tutaj też jest taki kompleks czterech aktywnych składników, które pozyskuje się z centella azjatyka, na przykład jest to kwas azjatycki. Resztę wypiszę Wam tutaj na tablicy.
i on ma bardzo silne działanie, właśnie wygajające, wyciszające. Bardzo często w ogóle takie kompleksy pojawiają się również w innych kosmetykach do skór bardzo wrażliwych. Marka poleca akurat tą wodę oczyszczającą do skór oczywiście wrażliwej, problematycznej, ale nie tylko. Ja jej używam z wielką przyjemnością, ona jest naprawdę bardzo nawilżająca, zero podrażnień. Także bardzo łatwo jest oczyścić skórę z resztek makijażu, bo to nie jest krok oczyszczający skórę. Jakby się na przykład teraz, na przykład ja bym chciała zmyć teraz makijaż, to absolutnie nie sięgnęłabym po ten kosmetyk jako coś, co zmywa mój makijaż. To jest kosmetyk, który tą skórę ma tylko doczyścić. I tak powinniśmy traktować oczyszczanie skóry, czyli pierwszy krok powinno być to coś tłustego, czyli właśnie tak jak mówiłam, balsam olejkowy najlepiej, albo olejek, jeżeli takich używacie. Natomiast ten balsam ma dużo bardzo plusów, jeżeli chodzi właśnie o skóry wrażliwe. Ja nie zawsze do skór wrażliwych czy też podrażnionych mogę polecić olejki eteryczne, natomiast tutaj jest tak opracowany skład, żeby ten balsam był dobry do skóry i wrażliwej, i przypuśćmy trądzikowej, i takiej, która na przykład ma wypryski, czy też tendencje do wyprysków, ale też do skóry bardzo suchej. Zaraz o tym Wam opowiem. I marka Vitti Cosmetics bardzo ładnie ten balsam opisuje, dlatego że tu jest napisane, że jest to balsam posiadający sorbetową konsystencję. Jest żółto-zielony. Ta zielona część zawiera centellę, natomiast ta żółta na przykład zawiera propolis. I tutaj w tym balsamie jest bardzo dużo składników aktywnych. Aż się zdziwiłam, jak czytałam skład. Tak samo jak w Heimishu, naprawdę potężny skład jak na kosmetyk do oczyszczania skóry. Także tutaj mamy znowu wyciąg z centella azjatyka, właściwie to jego ekstrakt. Mamy tutaj znowu ten kwas azjatycki i cały w ogóle ten kompleks tych czterech składników pozyskiwanych z centella azjatyka. Mamy wyciąg z aksamitki na przykład, mamy wyciąg z miodu, mamy zieloną herbatę i drzewo herbaciane, to jest w tej zielonej części. Również są tutaj na przykład ekstrakty z noni, z liści noni, jest również olej z maliny, jest wyciąg z nasturcji, jest puder z dyni, jest wyciąg z bakłażana, jest olej moringa, jest na przykład wyciąg również z tulsi i jest taki kompleks, który marka opracowała, właśnie nazywa się on Cica Hyaluron, który często pojawia się właśnie w kosmetykach Vitti Cosmetics, który ma łagodzić skórę, a równocześnie mają intensywnie nawilżać. Także to nie jest taki zwykły balsam do demakijażu. Ja zawsze tylko robię jedno z takimi balsamami, on oczywiście ma taką specjalną szpatułkę, którą go nabieracie, ale ja już dawno temu ją zgubiłam. Używam innej szpatułki, no po prostu pod wpływem ciepła Waszych dłoni zaczyna się topić i zamienia się w taki bardzo przyjemny, delikatnie pachnący olejek. Także naprawdę doskonale wymywa makijaż nawet wodoodporny. Powiem Wam, że ja nawet bardziej go lubię pod kątem na przykład oczyszczania skóry, to wydaje mi się, że on jest silniejszy niż Heimish. I też chciałabym, żebyście pamiętały, że oczyszczanie skóry to nie jest taki etap, który po pierwsze możemy pominąć, po drugie nie jest to etap, który nie jest ważny, jeżeli chodzi o pielęgnację. On się wydaje taki, wiecie, najtańszy. Być może dlatego, że kosmetyki do oczyszczania skóry z reguły są najtańsze, chociaż nie zawsze, ale być może przez to rozumiemy, że nie jest to etap ważny. To jest bardzo ważny etap, jeżeli chcemy zachować zdrową skórę, jeżeli chcemy zachować skórę, która jest witalna, ale też na przykład jeżeli nie chcemy mieć żadnych podrażnień i wyprysków. Raz mi się zdarzyło ostatnio, że niedokładnie zmyłam filtry. Raz. I od razu miałam wysypane policzki takimi drobnymi, białymi krustkami. To po prostu skóra od razu reaguje na zły demakijaż. Ja Wam mówię, zwracajcie na to uwagę, ja zrobiłam kiedyś film z takim pytaniem w tytule, jaki jest najważniejszy etap pielęgnacji skóry. I muszę Wam powiedzieć, że dużo osób pewnie by nie zgadło, że chodziło mi właśnie o zmywanie filtrów, o demakijaż, ale też mycie skóry rano. Także bardzo, ale to bardzo właśnie polecam do zmywania filtrów ten balsam. Naprawdę jest świetny, jeżeli szukacie może zamiany jakiejś Heimisha, chcecie mieć coś innego tym razem, bardzo polecam tą Cikę. Natomiast woda jest olbrzymia, niesamowicie wydajna i też jest świetna, jeżeli chodzi o łagodność, dlatego że ja naprawdę mogłam sobie wlać ją do oka, zmywałam wokół oka całą skórę, rzęsy, nic. To po prostu jest tak delikatny kosmetyk, że głównie czujecie nawilżenie i takie naprawdę przyjemne uczucie na skórze pozostaje. Ten kosmetyk też skóry nie ściąga.
I kolejne kosmetyki z Viti to oczywiście są maski. To jest jedna z moich ulubionych masek, jeżeli chodzi o maski do stosowania dla mnie codziennego, bo to już aż 30 sztuk. Tak jak Wam mówiłam, no jest to maska, która świetnie nawilża skórę, doskonale ją łagodzi i ona nazywa się Cika Daily Soothing Mask, czyli łagodząca maska w płachcie do skóry, właściwie do każdego rodzaju skóry. To nie mogę powiedzieć, że to jest do skóry tłustej, czy też do skóry dojrzałej, czy też do skóry suchej. Każdy typ skóry tutaj zyska na takiej maseczce. Ja jestem na tyle uzależniona od tych masek w dużych opakowaniach, że stosuję je prawie codziennie. Nie mówię, że codziennie, ale kilka razy w tygodniu sięgam po te maski, trzymam je w lodówce i używam ich zdecydowanie rano. Bardzo lubię, bo one likwidują również wtedy opuchliznę. I ostatnio miałam szansę przetestować jeszcze najnowszy tutaj produkt, jeżeli chodzi o Viti Cosmetics i właśnie maskę tego typu. Tak jak widzicie, również jest tygrysek, który bawi się cytryną. W tej masce również jest wyciąg z cytryny. Jest to maska Cika Vital Mask. Ta maseczka akurat zawiera witaminę C. Ale nie tylko. Tutaj znowu witamina C dla mnie w tej masce to jest jeden ze składników. Kompleks Cika, który oczywiście nawilża i łagodzi podrażnienia, potrójny kwas hialuronowy, witaminę C i niacynamid. To są takie główne składniki wyróżnione przez markę. Natomiast ja, jak czytałam tutaj właśnie skład, to się doczytałam, dużo ciekawszych składników są to przeważnie wyciągi roślinne i naprawdę ten skład tej maski jest bardzo bogaty. Tutaj oprócz tego, że mamy tutaj właśnie witaminę C w postaci kwasu askorbinowego i tego wyciągu z cytryny, mamy dodatkowo jeszcze mnóstwo innych składników. Jest pantenol, alantoina, jest wyciąg z liści i z kwiatów morwy białej, która ma właściwości rozjaśniające. Ona bardzo często pojawia się w kosmetykach właśnie, które mają skórę rozjaśnić, ale to nie chodzi, wiecie, o to, żeby skóra stała się biała, na przykład jak jesteście opalone, to w ogóle nie tak działa, tylko chodzi bardziej o to, żeby skóra miała ładniejszy kolor, żeby nie była zażółcona i żeby nie mieć przebarwień na skórze. Dajecie takie szczypczyki do wyciągania tej maseczki, ja już zużyłam, słuchajcie, naprawdę dochodzę do dna, tak bardzo ją lubię, że właściwie tutaj mam ją na dnie. Maseczki z tej serii są intensywnie nawilżające, dlatego że tutaj jest bardzo dużo tej esencji, one właściwie w niej pływają. No powiem szczerze, że maseczki z Mary and May nie są aż tak bardzo nawilżone jak te, ale jest taki sposób, jeżeli chodzi właśnie o Mary and May, jeżeli zauważycie, że na przykład te maski na wierzchu nie są tak intensywnie nawilżone, po prostu należy pudełeczko na pół godziny odwrócić i zwyczajnie esencja spłynie na wszystkie maski, które macie na górze. Natomiast tutaj od początku do końca tej esencji jest bardzo, ale to bardzo dużo. Nie są jeszcze wszystkie nowości, jeżeli chodzi o Viti Cosmetics, ale kolejną nowość zostawiłam sobie na troszeczkę później. Teraz chciałam opowiedzieć Wam chyba o Waszej ulubionej linii, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry ostatnio, jeżeli chodzi o kosmetyki koreańskie. To jest taka linia, którą pokochałyśmy wspólnie. Zaczęło się od tej esencji, która wciąż jest dostępna na stronie i naprawdę jest teraz dużo, więc jeżeli ktoś nie zdążył zamówić, to możecie zrobić to teraz. Niestety cały czas brakuje nam kremu, który się wyprzedał zupełnie. I ostatnio właśnie w filmie też bardzo zachwalałam tą ampułkę, czy też to serum, ale no niestety również w tym momencie jest wyprzedane. Także znowu tutaj będę dawała Wam znać, jak to serum i krem powrócą na stronę. Jeżeli chodzi o ampułkę, to naprawdę bardzo, ale to bardzo ją lubię. Ja stosuję ją dodatkowo z moimi tymi droższymi serami, także czekam też na komentarze od osób, które tą ampułkę mają, które ją kupiły, czy chcecie coś napisać o kremie, czy o ampułce, czy o esencji. Podzielcie się wrażeniami z innymi, ponieważ ja dostaję bardzo dużo, szczególnie na Instagramie, podziękowań, jeżeli chodzi o tą linię, to właśnie dużo osób mi dziękuje, że świetne kosmetyki, że fajnie się sprawdza ta linia i też ona stosunkowo według mnie naprawdę ma bardzo dobre ceny. Pojawiły się też w tej linii ostatnio nowości, też będę chciała je przetestować, także poczekajcie jeszcze, ale mam coś, co myślę, że dla maniaczek pielęgnacji koreańskiej i dla maniaczek takich jak ja, czyli jeżeli kochacie maski, to jest to kolejny must have. Jest to maseczka właśnie z linii. To jest dokładnie jakby ekstrakt z jeżyny. Ups, tutaj mamy ekstrakt z jeżyny, czyli dokładnie to samo, co mamy w esencji. Jakbyście mogły zobaczyć, że nie tylko ta maska, ale też inne maski z mojej ulubionej linii takiej ekskluzywnych masek, mogę powiedzieć, glinkowych, pojawiły się w takich małych opakowaniach. Są to opakowania podróżne, opakowania do wypróbowania, mają naprawdę bardzo dobre ceny. Dostaniecie praktycznie każdą maskę, którą Wam pokazywałam. Ja to sobie przyniosłam moje trzy ulubione. Słyszycie, jak stukają. One są naprawdę też, mają przepiękne opakowanie, więc jest to Cika Tea Tree Soothing. To są maski właśnie z glinką i z jakimś składnikiem aktywnym, który dodatkowo jest
w takiej bardzo fajnej formie, bo te maseczki mają kawałki tego składnika, jakby on jest pocięty na kawałeczki. Jest to wszystko marka Mary Ann May oczywiście. I zobaczycie te kawałki na przykład tego składnika w danej maseczce, czyli na przykład tutaj moja ukochana ostatnia maska różana. Wyraźnie widać kawałki róży w środku. O tej masce zaraz będę mówić, bo tutaj też mam dla Was update. I bardzo, ale to bardzo polecam maskę Lemon Niacinamide, czyli maskę, która bardzo ładnie skórę rozjaśnia i daje jej taki świeższy, ładniejszy wygląd. Ja na przykład no ja całe życie jakby pracuję z tym, żeby moja skóra nie miała takiego bardzo żółtego cienia. Ja po prostu mam taką skórę, ale lubię jak ona, wiecie, nie jest za bardzo żółta, dlatego tak bardzo lubię niacinamid, taki składnik. I dlatego też bardzo lubię witaminę C. I ta maseczka jest świetna, także te trzy maski na 100% dostaniecie w tych małych pojemnościach. Teraz opowiem Wam o tej najnowszej masce. Tutaj też chciałam pochwalić markę Mary Ann May za znowu przepiękne opakowanie. Zobaczcie, to są maluszki, ale zobaczcie jak one są opakowane. Tu jest to wycięcie. Tutaj możecie zobaczyć jaki składnik jest dominujący w danej maseczce. Tutaj właśnie mamy taką piękną jeżynę. Już się nie mogę pomylić, jak kiedyś powiedziałam, że to jest wyciąg z borówki. Nie, to jest wyciąg z jeżyny. Maski są wegańskie. Naprawdę jest to świetna linia masek. Tak jak mówię, no są to dla mnie maski bardzo luksusowe i też rzeczywiście przynoszą to, co akurat na danej masce jest jakby napisane, że jeżeli ma być to maska kojąca, ona jest kojąca, jeżeli ma nawilżać, to nawilża, jeżeli ma wygładzać skórę, to ją wygładza, naprawdę świetnie zrobione kosmetyki. Akurat ta najnowsza nazywa się Blackberry Complex Wash Off Pack. Mówiłam, że są to maski wegańskie. Znowu ja jestem zachwycona tym, że to wszystko jest sojowy atrament, opakowania, które są całkowicie, wiecie, papierowe. Tutaj też macie kod, jakbyście chciały przekierować się na stronę marki i poczytać sobie troszeczkę więcej. Bardzo fajne składy, wysokie stężenia, naprawdę świetny kosmetyk. I każda maska z glinką ma przynieść skórze ładniejszy wygląd. Glinki zawsze będą lekko skórę też liftowały. One powodują, że skóra jest klarowniejsza, że pory mają ładniejszy wygląd, że ogólnie skóra jest lepiej oczyszczona, że nie ma tak dużo wydzielania się sebum, więc praktycznie każdy typ skóry może skorzystać. Dużo dostawałam kiedyś zapytań na temat zwężania porów. Zrobiłam dla Was taki film, co najlepiej działa, jeżeli chodzi o nasze pory, co będzie dobre. Na przykład ja w strefie T mam bardzo tłustą skórę. Tak tłustą, że zawsze jako na przykład nastolatka miałam zaskórniki, miałam jakieś wypryski, szczególnie w okolicy nosa, czy też na przykład brody. Na brodzie wypryski miałam jeszcze do dzisiaj, co zdarza mi się może rzadziej, bo to są, wiecie, wypryski hormonalne, ale jednak ja po prostu glinki ubóstwiam. Dlatego, że moja skóra, jeżeli na przykład źle zmyję kosmetyk, nie domyję skóry, tak jak Wam opowiadałam, moja skóra natychmiast reaguje wysypem drobnych zaskórników. I no niestety, później muszę ratować się właśnie, z reguły ratuję się kwasami i glinkami. Glinki dla mnie jest to składnik, który stosuję prawie codziennie. Wiem, że może to brzmi dziwnie, bo ja naprawdę używam kosmetyków, bardzo lubię używać kosmetyków, stąd mój kanał na YouTubie. Ale jeżeli ktoś ma problemy na przykład właśnie z otwartymi porami, z dużą ilością sebum lub też makijaż się Wam nie trzeba, spróbujcie używać glinek. Glinki spowodują, że skóra będzie wyglądała lepiej i intensywnie skórę nawilżajcie. Szczególnie przy skórze tłustej, mieszanej, gdzie może uważacie, że to nawilżenie powinniście skórę wysuszać, jest wręcz odwrotnie, także oczyszczajcie. Ja na przykład lubię glinki do tego robić przed makijażem i zazwyczaj, tak jak dzisiaj, no, żeby skóra po prostu wyglądała bardzo ładnie, żeby mi się to wszystko nie przesuwało, dzisiaj akurat używałam tej maseczki. Ta akurat maska zawiera ekstrakt z jeżyny, które są po prostu takim antyoksydantem, bardzo silnym antyoksydantem. Ja też żałuję bardzo, że jeżyny są tak krótko w roku i tak możemy rzadko je jeść, bo one są po prostu jak są, to już są bardzo drogie. Ale jest to chyba jeden z moich ulubionych owoców. On jest naprawdę napakowany antyoksydantami. Gdybyśmy jadły to cały czas, to uwierzcie mi, że nasza skóra miałaby taki glow od wewnątrz. To jest taka ilość witamin. Mamy tu oczywiście kaolin, glicerynę. Mamy również tutaj glinkę kanadyjską, mamy witaminę E, mamy filtrat z drożdży i hydrolizowany kwas hialuronowy, także to jest tylko część składników, ja sobie wypisałam to, co jest najważniejsze, ale ogólnie ta maseczka daje przepiękny glow, skóra wygląda na jaśniejszą właśnie, czyli ma ten poprawiony koloryt, jest wygładzona,
no świetna maska. Tutaj akurat jeżeli chodzi o tą linię, to ja nigdy się nie zawodzę. Jest to kolejna doskonała maseczka. Ja myślę, że będę musiała mieć dużą jej wersję, bo ona jest tak dobra. Jest to linia Youth and Glow. Także jeżeli kochacie linię Mary and May, właśnie Youth and Glow, czyli tutaj będziemy miały ten toner, będziemy miały również lotion, który akurat wrócił na stronę, jeżeli macie ochotę, to był lotion z peptydami. On już jest na stronie, znowu jest dostępny. No i właśnie teraz dołączyła tutaj jeszcze maseczka i jeżeli tylko wróci i Debenon, to oczywiście od razu daję Wam znać, bo wiem, że bardzo polubiłyście ten składnik. Może tutaj umówmy się, że dam Wam znać w poście jakimś na YouTubie i powiadomię Was oczywiście też na Instagramie. I tutaj bardzo chciałam jeszcze przypomnieć maskę właśnie różaną. Akurat mam ją w małym opakowaniu, ale powiem Wam tak jak mówiłam, no ja lubię też tą maskę z ciką, bardzo, bardzo lubię tą z niacinamidem. Także to jest wybór dla Was, którą sobie wybierzecie. Natomiast ta różana jest tak fantastyczna, jest tak nawilżająca, jest tak łagodząca, że w ogóle nie macie wrażenia, jakbyście używały glinki. Bo glinki są też specyficzne, no mogą trochę skórę ściągnąć, nie każdemu może to odpowiadać, jeszcze tylko powiem, że jeżeli używacie glinek, to nie dopuszczajcie do tego, żeby wysychały zbyt na Waszej skórze, czyli ona powinna być kilka razy spryskana po prostu na przykład wodą termalną, jak macie ją na twarzy. Glinkę wystarczy trzymać 10-15 minut, to zupełnie wystarczy, ja czasami mam pół godziny. Czasami jest tak, że kładę się do wanny i potem sobie kładę mokry ręczniczek na policzki. A jeżeli chodzi o maskę różaną, to ona zawiera białą glinkę, czyli jest po prostu bardziej łagodząca. Również jest tutaj hydrolat z róży damasceńskiej, który będzie działał nawilżająco, łagodził podrażnienia i stany zapalne. Mamy ceramid NP i dlatego ta maska działa w taki sposób bardzo odżywczy. Tam się naprawdę bardzo mnie podoba, że jest taki efekt mocnego nawilżenia skóry po tej masce, co nie zawsze przy glinkach to jest normalne. W sensie takim, że bardziej czuć to oczyszczanie, ale żadna z tych masek nie podrażnia skóry i żadna nie powoduje tego, że skóra jest zaczerwieniona, jeżeli tą maskę zmyjecie. Mamy tutaj też kwas hialuronowy i ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, także każda z tych masek, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Mary and May, to tutaj no, moja taka miłość do marki zaczęła się od tych maseczek. Jeżeli chcecie je wypróbować, to teraz jest doskonała szansa. Też świetny kosmetyk na wyjazdy, bo jest po prostu maleńki. Teraz przejdę do bardzo ważnego działu w dzisiejszym filmie, będą to kremy pod oczy. I tutaj niestety zacznę od kremu, który testowałam cały miesiąc. I tak się cieszyłam, że będę mogła w końcu go Wam pokazać i wyprzedał się. Więc trzeba znowu poczekać na ten krem, mam nadzieję, że on szybko wróci. Bo ten krem no, ma szansę być kolejnym hitowym koreańskim kremem pod oczy. Ja nie wiem, ja kremy pod oczy koreańskie po prostu uwielbiam, dlatego że mają duże pojemności, dlatego że są tak skonstruowane, że są doskonałymi kremami pod makijaż. To mi się w nich naprawdę bardzo podoba, że jak nakładacie je na skórę pod makijaż, to nic się nie roluje. Wszystko po prostu sunie gładko. Mogą być to kremy na dzień, mogą być to kremy na noc. Zawsze mają doskonałe konsystencje. W przypadku tego kremu też tak jest, że on się tak pięknie wchłania i jest takim w sumie nowoczesnym kosmetykiem. Bardzo delikatnie pachnie tutaj. Taki cytrusowy lekko ma zapach. I jest to dla mnie zupełnie nowa marka, nazywa się ona Be The Skin. Takie ładne pomarańczowe opakowanie. Mamy tutaj 30 gram kremu. Natomiast jak zobaczyłam jego skład, to byłam też bardzo zaskoczona, dlatego że tutaj mamy taką obietnicę producenta, że będzie to krem rozjaśniający, liftingujący, nawilżający, ale również działający na cienie pod oczami. Co tutaj w tym kremie jest? Przede wszystkim jest kompleks aż 11 peptydów, także nie wiem, co mogę Wam powiedzieć. No, to taki jest właśnie krem, że wygląda może tak niewinnie, ale ma aż 11 peptydów, kompleks 11 peptydów, czyli będziemy miały dzięki temu skórę, która jest bardziej jędrna, bardziej wypełniona od środka, oczywiście zmarszczki powinny być mniej widoczne, tutaj należy tych kremów oczywiście używać przez pewien określony okres czasu. Mamy też kompleks witaminowy, niacinamid i pantenol, który wpływa na barierę ochronną wokół oka, czyli zwyczajnie mniej podrażnień, dzięki niacinamidowi mniejsze opuchnięcia, mniejsze cienie pod oczami i rzeczywiście dzięki temu nie czuć wysuszenia i skóra jest tak przyjemnie nawilżona. Tutaj jak zobaczycie sobie przebitki, to zobaczycie też jak olbrzymi jest tutaj skład. No to samo 11 peptydów zajmuje trochę miejsca. I ponieważ tego kremu akurat nie ma, jak na złość, to postanowiłam Wam przypomnieć swoje trzy ostatnio ulubione kremy pod oczy. I może zacznę od tego, który pokazywałam Wam ostatnio, czyli z kwasem tranexamowym.
czyli krem na cienie pod oczami. Również doskonała konsystencja, marka Mary and May, więc bardzo dobrze kosmetyki dopracowane. On jest też taki, tak jak mówiłam, on jest jak baza pod makijaż. Dosłownie one mają takie konsystencje. Wydaje mi się, że delikatnie pachnie, ale to chyba pachnie krem, który mam tutaj obok nałożony bardziej. I również z tej glutatią, także będziecie miały znowu rozjaśnienie, lekkie ujędrnienie. Przepiękne, nawilża też ten krem. Bardzo go polubiłam od pierwszego użycia. Moim takim kremem numer jeden, który mam nadzieję, że znowu jest dostępny, jest Instree. Ten krem, który się nazywa tak dziwnie TW Real Eye Cream. Znowu niesamowita konsystencja, jeżeli chodzi o krem pod oczy. One wszystkie mają podobne działanie. Są to kremy przeciwzmarszczkowe, są to kremy nawilżające, są to kremy, które mają lekko ujędrniać, rozjaśniają okolice oka. Po prostu uwielbiam ten krem za tą niesamowitą konsystencję. Tak jak mówiłam kiedyś też, przypominałam Wam, że jest bardzo podobny do bazy Bobbi Brown w konsystencji. To jest bardzo podobne uczucie, uwielbiam go pod oczy, pod makijaż. I na powieki, i pod oczy, i wieczorem, i rano. Ja zazwyczaj tych kremów używam dodatkowo po prostu do swoich serów. Oprócz tego, jak stosuję OptiCrystal, bo tam już nic nie muszę stosować, ale te kremy po prostu towarzyszą mi wszystkie, no kiedy tylko mogę, to smaruję nimi okolice oka. I tutaj bardzo chciałam dzisiaj wyróżnić też ten krem. To jest Pyeongchangkyul Black Tea Time Reverse Eye Cream. To jest najsilniejszy krem, jeżeli chodzi o te wszystkie kremy. Ta linia po prostu to jest linia bardzo intensywnie przeciwzmarszczkowa. Genialna uważam, jak na te ceny, to jest to linia do skóry dojrzałej, oczywiście może być do skóry obciążonej na przykład, ale no działa ona świetnie, bardzo lubię te kosmetyki i powiem Wam, że płatki pod oczy te z tej linii akurat już je skończyłam, mam już denko, również są doskonałe, także tutaj możecie połączyć sobie płatki i możecie połączyć ten krem. I dlaczego ten krem jest taki dobry? Dlatego, że tutaj jest no, mnóstwo składników aktywnych, to przede wszystkim. Takich, które przy skórze dojrzałej, czy też suchej skórze pod oczami, no świetnie się sprawdzą. Na przykład mamy olej z orzechów makadamia, masło shea, ale mamy też ferment z czarnej herbaty. Tutaj dzięki tym fermentom można zobaczyć szybko zmniejszenie właśnie oznak, przede wszystkim zmęczenia oka. Hialuronian sodu, ekstrakt z granatu, ceramidy i tripeptyd miedziowy, czyli taki najważniejszy składnik aktywny, jeżeli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe. Tutaj o peptydach miedziowych Wam opowiadałam. Także ta linia jest trochę taka, mam wrażenie, niedoceniana, ale warto zwrócić uwagę właśnie na Pyeongchangkyul. I tak jak mówię, jak i na płatki zwróćcie uwagę i na ten krem, jeżeli chcecie mieć coś silniejszego. Także moje ostatnie trzy ulubione kremy z kosmetyków koreańskich. No i tutaj czwarty, który niestety w tym momencie go nie ma, ale jak tylko będzie, jak tylko się pojawi, to od razu dam Wam znać, bo naprawdę warto sobie tego typu kremy wypróbowywać. Ja też często stosuję je na przykład na zmarszczki mimiczne, bo one tak świetnie się mi sprawdzają. Tak jak mówię, trochę działają jak baza pod makijaż, więc okolice tutaj właśnie załamań wokół nosa, czasami używam po prostu takim szerszym jakby tutaj okręgiem wokół oka. Czasami też smarowuję w czoło, w zmarszczkę na przykład lwią, tutaj na czole też warto smarować taki krem i w oku oczywiście ust. No i ostatni kosmetyk, jeżeli chodzi o nowość, to zostawiłam go sobie na koniec, bo pomyślałam sobie, że no, zwyczajnie ten kosmetyk stosujemy przeważnie na końcu naszej pielęgnacji, czasami na początku, na przykład od niego zawsze zaczynam makijaż i będą to maseczki do ust. Ale co jest bardzo ciekawe, tutaj właśnie mam maseczkę, najsłynniejszą chyba koreańską maskę, jaka istnieje, czyli Laneige Lip Sleeping Mask. Możecie ją zastąpić kosmetykiem, który jest tańszy. Myślę ogólnie, że marki koreańskie, w ogóle w markach koreańskich maski nocne do ust są bardzo popularne. Dziewczyny po prostu je lubią, bo tam się bardzo dba o usta, wiecie, no, większość dziewczyn ma duże usta, mają być one soczyste, mają być takie ponętne, mają być zdrowe, nie mogą być absolutnie popękane, więc te nocne maski praktycznie każda marka ma i tutaj Wam kilka już w swojej karierze youtubera pokazywałam, natomiast ostatnio przetestowałam właśnie nową maseczkę Sika Night Lip Mask, oczywiście z Vitti Cosmetics. Przepiękne opakowanie. Jest to znowu maseczka, która zawiera znowu kompleksy z ciką. Tutaj marka znowu wyróżnia kompleks ciki, czyli taka bardzo łagodząca maska nawilżająca, ale ona ma piękną formułę. Ona się fantastycznie trzyma ust. Ma bardzo fajną konsystencję. Jeśli zrobię to dla Was i nałożę sobie trochę na moją matową szminkę. Tego typu maski też ja bardzo często wykorzystywałam, powiem Wam szczerze, w makijażu na przykład. Jak miałam
rozświetlić skórę komuś, to nakładałam odrobinę właśnie tłustego balsamu do ust, a to jest bardzo tłusty, bardzo przyjemny balsam do ust. Także to jest też taki mój tip wizerzysty dla Was. Natomiast jest to kosmetyk po prostu pielęgnacyjny, więc jeżeli lubicie maski do ust i chcecie wydać przynajmniej połowę mniej niż tutaj na Laneige, to jest tak podobny produkt. Nie ma sensu, chyba żebyście kupowały coś, co jest bardzo drogie, jeżeli możemy zastąpić go tą maseczką. Naprawdę jest świetna. Ekstrakt Centella Asiatica, 3 rodzaje kwasu hialuronowego, ekstrakt z zielonego propolisu. To jest taki, myślę, główny składnik, również aktywny. Tu będziemy miały mnóstwo różnych witamin i jest on po prostu silnie leczniczy, więc ta maseczka sprawdziła mi się doskonale, bardzo ją lubię. Trzymam ją teraz przy swoim łóżku oczywiście i za każdym razem jak idę spać, to smaruję sobie usta taką grubszą warstwą i rano naprawdę budzę się z miękkimi ustami, bez skórek nareszcie, bo ja nadużywam szminek matowych i bardzo często mam popękane usta. A z tą maseczką, no widzę, że no tutaj wiecie, też zużywam Laneige tak jak mogę, bo bardzo te maski lubię, ale no myślę, że one są jednak bardzo drogie, więc cieszę się, że mam dla Was jakieś zastępstwo. I skoro będziemy miały teraz, mam nadzieję, ciepło, mam nadzieję, że będzie gorąco, będzie pięknie przez cały czas i ja najbardziej lubię takie kosmetyki jak oczywiście maski pod oczy. Chciałam przypomnieć Wam dwie, które właśnie wróciły na stronę i cieszę się niezwykle, że mogę Wam obie pokazać. Nie wiem niestety, jak dużo w zapasie jest tej maseczki. To jest moja chyba ukochana maska na lato Agave Cooling Hydrogel Eye Mask z marki Petifi. Ja o tej masce naprawdę opowiadałam Wam przez kilka miesięcy, całkowicie nie mogłam się od niej odkleić. To jest moje ostatnie opakowanie, mam tylko tutaj, widzicie, na dnie do zużycia. Myślę, że na dwa razy mi starczy. Nawet nie wiem, czy tutaj... Tak, na dwa razy. Cztery płatki mam w środku, więc też będę musiała sobie ją dokupić. Jest to fantastyczna maska nawilżająca i chłodząca. I w ogóle uważam, że ta linia właśnie z marki Petifi jest najlepsza. Pokazywałam Wam już maskę z kakao, pokazywałam Wam ostatnią maskę, co to było, z karczochem, taką zieloną, też jest rewelacyjna, no i bardzo się cieszę, że znowu mogę Wam pokazać Agave Cooling, bo tak długo jej nie było, ale niestety czasami jest tak, że ciężko z Korei jest coś sprowadzić. Także nie wiem, ile tej maski jest. Na razie jest. Dla osób bardzo wymagających przyniosłam maskę, którą kocham najbardziej na świecie. Jest to marka oczywiście Jadak. Jest to Red Food Energy Eye Patch. Maska z 8 aktywnymi czerwonymi składnikami. Ja tą maseczkę po prostu zawsze muszę mieć. Ona zawsze jest u mnie w lodówce. Jest to fantastyczna maska uinrniająca. Dlatego mówię dla osób, które mają większe wymagania, czyli przypuśćmy, macie zmarszczki, chcecie okolice oka rozjaśnić, chcecie ją ujędrnić, chcecie, żeby była ona zbustowana, koniecznie spróbujcie tej maseczki. Ja o niej zawsze mówiłam, że to jest zastępstwo dla najdroższych masek Shangri, które najbardziej lubię, ale kosztują one prawie 3 razy więcej. Także myślę, że jest to świetny zamiennik tamtych masek, jeżeli szukacie czegoś w przystępnej cenie. Uważam, jak na tą jakość tej maseczki i działanie, gorąco Wam polecam maskę Jadak Red Food Energy Eye Patch. No ja się z nią, tak jak mówię, nie rozstaję. Także te dwie maseczki chciałam Wam polecić teraz, bo one będą po prostu świetne na cały rok, ale szczególnie właśnie Agave Cooling będzie doskonała na gorące dni. Co jeszcze wróciło na stronę, co może być doskonałe, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry właśnie wiosną i latem, to jest ten tonik. Tu ja też już go kończę. Ale jest to jeden z moich ukochanych toników. Jest to marka Some By Me. Znowu wiedziałam, że wskoczył na stronę, więc przypominam. I tutaj marka opisuje ten produkt jako taki produkt, który będzie przepięknie rozjaśniał skórę, który będzie poprawiał jej teksturę, będzie poprawiał jej blask i wygładzenie. Dlatego tak bardzo go lubię. Także tutaj wszystko się sprawdza, jeżeli chodzi akurat o ten toner. No rzeczywiście skóra jest wygładzona, nawilżona, świetlista. Ja go uwielbiam, bo tak jak wiecie, bardzo dobre połączenie to jest połączenie witaminy C i filtrów. Więc szczególnie myślę wiosna, lato, jeżeli akurat macie na to ochotę, to warto sobie ten tonik kupić. Tutaj tylko pamiętajcie, żeby nie łączyć go z peptydami miedziowymi. Nie ze wszystkim można go łączyć, bo tutaj znowu jest kwas askorbinowy. Ale jest to mój tonik numer jeden, uwielbiam go też do maseczek. Także przypominam, że jest taki kosmetyk. No i tak szybciutko przypomnę Wam, że wróciły te palety. Tutaj dużo osób też mnie pytało po tym filmie, który dla Was zrobiłam właśnie z tymi paletkami. Mówiłam, że są to takie świetne zastępstwa najdroższych palet, jeżeli chodzi o palety zachodnie. One są oczywiście inaczej napigmentowane. Dzisiaj na powiekach mam tą paletę. Są inaczej napigmentowane. Ja Was oczywiście odeślę do mojego filmu, który nakręciłam, bo myślę, że tutaj nie będę ich omawiać ponownie, ale
Używam ich, uwielbiam je, są to moje paletki ostatnio podróżne, dlatego że no, mam tutaj wszystko, co jest mi potrzebne do makijażu oka. Przepiękna uważam pigmentacja, bardzo miękkie, bardzo delikatne, jest to marka Hamish. Tutaj już nie mam palców, ale no naprawdę robią robotę tak jak robią najdroższe palety. Może opakowania nie są, wiecie, jakieś takie luksusowe, ale są bardzo przyjemne, bardzo minimalistyczne. To jest ta wersja właśnie brązowa i również na stronie znajdziecie tę wersję różową. Ja dzisiaj postanowiłam, że dzisiaj będę ubrana na ciepło. Będę miała złotą biżuterię, więc użyłam sobie tej paletki, ale używałam również odrobiny tej. Używałam dzisiaj tego cienia, który jest moim ulubionym z tej palety, tutaj tego na dole. To jest taki piękny róż i mam go dzisiaj pod oczami. Mam nadzieję, że jakoś moja kamera to wychwyci. Bardzo tą paletę lubię, to jest też przepiękna kolorystyka. I tak jak Wam tłumaczyłam ostatnio, to jest taka ulubiona ostatnio kolorystyka, jeżeli chodzi w ogóle o trendy w makijażu koreańskim, to właśnie fiolety, róże, bardziej chłodne kolory ostatnio są modniejsze. Ta akurat nazywa się Nudie Rose, natomiast ta poprzednia Nudie Coral. I przejdziemy teraz do mojego ukochanego podkładu. Tutaj mówiłam Wam, że zmieniłam kolor na lato. Też chciałam Wam powiedzieć po prostu, że inne kolory również mogą być dla Was dobre. Jeżeli na przykład zmieniacie kolorystykę z zimy na lato. Ja tutaj akurat wcześniej używałam cały czas koloru, który nazywa się N2 Bright Bonnie. To jest oczywiście Sure Base Glad Glow Foundation, które tak mocno wychwalam, ale to jest jeden z najlepszych podkładów, jakie w ogóle mam. I teraz zaczęłam używać koloru, który jest dużo cieplejszy. Zobaczycie go na przebitkach. Będzie to kolor W2 Sunny Scarlet. Ten kolor też no, jakby idealnie dopasowuje się do mojej karnacji. Zobaczcie teraz na moje dłonie. Najbardziej chyba niestety śmieszy mnie, jak na YouTubie ktoś omawia kosmetyki, coś pokazuje i kolor jego dłoni, kolor jego szyi i twarzy to są trzy różne kolory. Także tutaj zwróciłabym uwagę po prostu na kolor waszego ciała latem, jak ono wygląda. Jak się ma dekolt do szyi, jak się ma szyja na przykład do twarzy, żeby sobie to wypośrodkować. Możecie łączyć różne kosmetyki, możecie oczywiście zmienić również kolorystykę. Ten kolor W2 jest typowym odcieniem ciepłym, ale też tak jak Wam tłumaczyłam no, w kilku swoich filmach, to jest bardzo ciekawy podkład. On trochę ciemnieje na skórze, dlatego że on się utlenia, bo on jest trwały. Ale jak go wmasowujecie, to ma też taki bardzo ciekawy, odświeżający skórę kolor. I on już się dopasował do mojej skóry. On ma właściwości dopasowujące się, ma właściwości takie, że ma tą przedłużoną trwałość. No i ma przepiękny glow, także możecie zobaczyć dłoń z podkładem, dłoń bez. Także tutaj wyraźnie widać, że jest to udoskonalenie. Skóra wygląda według mnie ładniej, no i ma przepiękny glow. Bardzo mała ilość podkładu, a krycie jest dosyć wysokie. To jest takie mocne, średnie krycie. I ja dzisiaj mam dwie warstwy. Tutaj specjalnie nakładałam sobie dwie warstwy, żeby uzyskać pełniejsze krycie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda skóra. Skóra wygląda jak druga skóra, podkładu nie widać, podkład się nie przesuwa. Oczywiście zawsze Wam radzę utrwalić jeszcze podkłady latem jakąś mgiełką utrwalającą. To zawsze jest wskazane. Przypudrować dobrze te miejsca, które Wam się przesuwają na skórze, czyli przypuśćmy mnie, to jest nos, broda. Tu mi się po prostu podkład ma tendencję do tego, żeby się przesuwać. Tam zawsze robię baking. No i ten podkład naprawdę jest genialny. I tutaj też szybciutko dzisiaj chciałam go przypomnieć, bo myślę, że warto. Oczywiście, jeżeli nie widziałyście jeszcze mojego filmu z Cushion, który dla Was zrobiłam podkładami właśnie na lato, warto również tam zajrzeć, bo ja już po prostu takiego podsumowania na lato dla Was pewnie nie przygotuję. Chociaż pojawiły się nowe Cushion. I myślę, że będę je testować, ale nie wiem, czy będę robiła takie duże podsumowanie. One się będą pojawiały po prostu w innych moich filmach. I cóż, założyłam sobie, że dzisiejszy film będzie łatwy, szybki i przyjemny. Pokazałam Wam trochę nowości, pokazałam Wam trochę kosmetyków, które już znacie. Ale tak jak mówię, no warto kosmetyki przypominać, bo czasami ktoś ogląda film niedokładnie, czasami na przykład nie obejrzał w ogóle jakiegoś filmu, nie wie o czymś. Warto kosmetyki, które są dobre, przypominać, tym bardziej, że no jest różnie, jeżeli chodzi o ich dostępność, więc będę starała się po prostu pokazywać Wam je też w różnych filmach. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu, dziękuję Wam za spędzenie czasu ze mną. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące pielęgnacji koreańskiej, to zapraszam do zadawania tutaj pod spodem, pod właśnie infoboxem. Zadawajcie pytania w komentarzach. Ja zawsze czekam na Wasze pytania tutaj na YouTubie, dlatego że każde pytanie, jakie Wy zadacie, ktoś może skorzystać z odpowiedzi. Więc piszcie komentarze tutaj pod spodem, nie piszcie do mnie prywatnie na Instagramie, bo myślę, że to nie ma sensu. Ja wolę zawsze komentarze
żeby były po prostu dla wszystkich, bo wtedy możemy się dzielić wzajemnie tym, co używamy, tym, co nam służy, tym, jak się zachowuje na naszej skórze. Każdy ma jednak trochę inną skórę, więc im więcej osób da znać, no myślę, że tym bardziej skorzystamy z tego wszyscy. A ja na dzisiaj żegnam się z Wami. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie.